Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Komar, jestem wiceprzewodniczącym Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów. Postaram się przedstawić dosłownie kilka tematów, które mogą być podstawą do dalszej dyskusji. Jak przygotować dokumentację, aby spełniała wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego? Jaki powinien być zakres projektu technicznego? Jakie wyzwania stoją przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego? Takim zagadnieniom była poświęcona konferencja, którą zorganizowaliśmy w ubiegłym roku. Odbyła się ona w Pałacu w Wojanowie. Więc jak widać, nie tylko Izba Małopolska organizuje konferencje, my również organizujemy na swoim terenie. I podobnie w tej konferencji u nas wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego z terenu Dolnego Śląska. No i w trakcie paneli dyskusyjnych omawialiśmy kwestie właśnie związane z procesem zatwierdzania projektu budowlanego, wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie. Także dosyć szeroki był wachlarz zagadnień. Natomiast w związku z różnymi postulatami, z dyskusją, która toczyła się w trakcie tej konferencji, postanowiliśmy zorganizować takie warsztaty, których celem było przeanalizowanie zmian właśnie wprowadzonych rozporządzeniem i opracowanie komentarza, który stanowiłby pomoc dla projektantów z Dolnego Śląska i też umożliwił łatwiejszą pracę organom administracji architektoniczno-budowlanej. Został powołany taki zespół roboczy, w którym miałem przyjemność uczestniczyć i teraz pokażę. Oczywiście nasz zespół bardzo długo obradował, naprawdę wiele tygodni nam to zajęło i szczegółowo żeśmy analizowali, natomiast chciałbym tutaj pokazać kilka takich elementów, które zwróciły naszą uwagę. I teraz niektóre z nich. Tutaj mamy treść na przykład rozporządzenia, to jest paragraf 7, punkt 2 rozporządzenia. Na stronie tytułowej projektu umieszcza się imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, która opracowała daną część projektu budowlanego wraz z określeniem zakresu sporządzonego przez nią opracowania. Zwróciliśmy uwagę na brak w zapisach rozporządzenia określenia projektant w odniesieniu do strony tytułowej. Pojawia się natomiast projektant sprawdzający. W trakcie prac zespołu wypracowaliśmy taki pogląd, że dana część projektu budowlanego powinna być opracowana przez uprawnionego projektanta, ponieważ inne podejście będzie skutkowało przekroczeniem zakresu posiadanych uprawnień budowlanych. Zwracamy uwagę, że ich zakres jest, a właściwie powinien być ściśle określony zarówno w treści decyzji o nadaniu uprawnień, jak i w zapisach prawa budowlanego. Co jak się okazuje, do końca chyba nie jest prawdą, bo podczas dyskusji na konwencie była również mowa o zakresie uprawnień wydawanych w różnych latach. Do końca nie zinwentaryzowane są te uprawnienia. Projektanci mają bardzo szerokie zakresy i nie jest to wszystko takie do końca jasne i proste. W tym kontekście też można sobie zadać pytanie, kto odpowiada na przykład za błędne opracowanie analizy porównawczej dwóch systemów zaopatrzenia w energię i nieprawidłowości w obliczeniach optymalizacyjno-porównawczych, o których mowa w paragrafie 20 z kolei, punkcie 1.10 rozporządzenia. I w naszej ocenie, jeśli chcemy promować odpowiedzialne podejście do naszego zawodu, nie powinniśmy popierać tezy, że obliczenia takie wykonuje architekt, ponieważ albo stanowi to przekroczenie przez architekta posiadanych uprawnień, albo wykorzystanie cudzego opracowania bez wskazywania jego faktycznego autora. I tutaj żeśmy się zastanawiali, jaka będzie opinia towarzystw, na przykład ubezpieczeniowych, które oferują projektantom polisy z zakresu odpowiedzialności cywilnej. Też niebagatelna tutaj jest kwestia oczywiście rosnących kosztów energii i problemów związanych z wpływem obiektów budowlanych na środowisko. Jest to coraz bardziej drażliwy temat i jeśli podejdziemy do tego w taki sposób, że my jako projektanci wpisujemy w tą tabelkę pewne dane, to jest pytanie, czy to jest tabelka, która ma później
rzeczywiście jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy ten obiekt budowlany będzie spełniał tutaj to, co żeśmy sobie założyli? Czy to jest tylko takie po prostu wypełnienie wymogów rozporządzenia? No to jest takie dosyć ciekawe, wydaje mi się, zagadnienie. Teraz kolejna rzecz. Zwracamy uwagę na niekonsekwencje w stosowaniu określenia projektant i osoba posiadająca uprawnienia budowlane w treści rozporządzenia oraz w ustawie prawo budowlane, a także brak stosowanego przez niektórych określenia projektant główny. W artykule 20, tutaj mamy u góry, punkt 1 prawa budowlanego, wskazano, że do podstawowych obowiązków projektanta należy zapewnienie w razie potrzeby udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Tymczasem w rozporządzeniu, które mamy tutaj poniżej, występuje określenie projektant w paragrafie 10 punkt 1. Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego umieszcza się metrykę zawierającą imię, nazwisko projektanta oraz numer posiadanych uprawnień. Co z kolei może sugerować, że metryka projektu nie zawiera danych osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w prawie budowlanym. Teraz kolejna rzecz. W artykule 34 punkt 5 budowlanego określono, że do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. W oświadczeniu wskazuje się również imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień osób, o których mowa w artykule 20, biorących udział w opracowaniu projektu, do których dołączone jest oświadczenie oraz też projektantów sprawdzających. Praktyka wskazuje, że część organów, przynajmniej u nas na Dolnym Śląsku, administracji architektoniczno-budowlanej wymaga oświadczenia podpisanego przez wszystkie osoby biorące udział w opracowaniu projektu, gdy tymczasem w innych organach wystarczy oświadczenie podpisane przez projektanta i jedynie wskazanie pozostałych osób biorących udział w opracowywaniu projektu. Tutaj wydaje się, że właściwe byłoby podpisywanie oświadczenia przez wszystkie osoby posiadające uprawnienia do projektowania i biorące udział w sporządzaniu tej konkretnej dokumentacji, choć nie jest to chyba wprost sformułowane. Kolejna rzecz. Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wykonywania poszczególnych części projektu budowlanego przez różnych projektantów. Treść paragrafu 8 rozporządzenia brzmi: w przypadku opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza się dołączenie dokumentów itd. Można odczytać ten fragment w taki sposób, że fakt opracowania obu części projektu przez jednego projektanta jest przypadkiem szczególnym. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób w przypadku pojawienia się usterek bądź nieprawidłowości będzie ustalana osoba odpowiedzialna za błędy projektowe w sytuacji, gdy kto inny sporządził projekt zagospodarowania terenu, kto inny projekt architektoniczno-budowlany, a jeszcze kto inny projekt techniczny. Czy będzie możliwe ustalenie stopnia odpowiedzialności poszczególnych osób i w jaki sposób znowu sprawy takie będą rozpatrywać ubezpieczyciele? Kolejna rzecz. Pewną trudność sprawił nam zapis dotyczący paragrafu 24, chociaż dla części wydaje się on jednoznaczny, poruszający kwestię zawartości części rysunkowej projektu technicznego. O treści: część rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej rzuty, widoki dachów i tak dalej, nie zawarte w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego. No i teraz w toku tych naszych dyskusji były różne poglądy. Niektórzy twierdzili, że skoro dałem na przykład rzut parteru w PAB, to w projekcie technicznym już tego rzutu nie daję, bo już raz był. Tylko że takie podejście wydaje nam się odrobinę dziwne, ponieważ te dwa projekty funkcjonują jakby osobno, tak? Ten projekt techniczny jest w gestii nadzoru i nadzór dostanie projekt bez rzutu, tylko z samą elewacją czy z przekrojem, którego nie było wcześniej. No jest to takie, naszym zdaniem tutaj powinniśmy starać się dążyć do tego, żeby te opracowania jednak były kompletne, żeby je można nazwać opracowaniami projektowymi. Wyobraźmy sobie też tutaj, nie wiem, Państwową Straż Pożarną, która na podstawie projektu technicznego chodzi po obiektu i po obiekcie i nie ma rzutu, tak?
Kolejna rzecz, którą żeśmy zwrócili uwagę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie pozwala na rozpoczęcie budowy. Zgodnie z zapisami prawa do rozpoczęcia budowy niezbędne jest oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego przedkładane do powiatowego inspektora nadzoru. No i teraz otwartym pozostanie pytanie, ilu inwestorów nadal nie jest świadomych tego obowiązku i będzie poszukiwało na kilka dni przed rozpoczęciem robót projektanta skłonnego podpisać takie oświadczenie o sporządzeniu tego projektu technicznego. No i tutaj wydaje nam się, że to może być powód jakichś nadużyć, no ale zobaczymy, jak to będzie. Projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym. Stwierdzenie to wydaje się oczywiste i pojawia się w wielu opracowaniach, jednak należy je powtarzać, tak aby znalazło odzwierciedlenie w umowach podpisywanych przez projektantów oraz utrwaliło się w świadomości inwestorów. Wydaje się, że część inwestorów oczekuje od projektanta uzyskania pozwolenia na budowę i przekazania dokumentacji, z której można będzie budować. Projekt techniczny wydaje się nie zaspokajać tych potrzeb, jeśli jest sporządzony zgodnie z rozporządzeniem. Czy części projektu budowlanego podlegające zatwierdzeniu na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, to jest projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, mają służyć tylko sprawdzeniu zgodności zamierzenia budowlanego z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy? Takie pytanie żeśmy sobie stawiali. To być może stanowi ułatwienie dla inwestora, natomiast któremu zależy oczywiście na szybkim uzyskaniu tego pozwolenia. Jeśli zgodzimy się, że jest to wartość nadrzędna, to rzeczywiście opracowanie projektowe podlegające zatwierdzeniu może być maksymalnie uproszczone. Czy jednak w trosce o otaczającą nas przestrzeń i normy współżycia społecznego nie powinniśmy już na tym etapie jako projektanci przeanalizować takie czynniki jak wpływ obiektu na środowisko, oddziaływanie na sąsiednie działki, sposób obsługi komunikacyjnej, energochłonność, zieleń, stosunki wodne itd., itd., itd. Nie będziemy tego w stanie zrobić bez zespołu współpracujących z nami branżowych. W przeciwnym wypadku nie trudno wyobrazić sobie sytuację, że dopiero na etapie opracowywania projektu technicznego okaże się, że ze względu na projektowane urządzenia nieujęte w projekcie architektoniczno-budowlanym, obiekt powoduje na przykład nadmierną emisję hałasu, zanieczyszczenie powietrza, wymagane jest na przykład zwiększenie wysokości całego budynku, tak też się może stać. I tutaj chciałbym powiedzieć, że elementy pojawiające się na etapie projektu technicznego nie są udostępniane stroną postępowania w pozwoleniu na budowę. Mogą się tam pojawiać pewne elementy właśnie w tym projekcie technicznym. No i taki generalny wniosek z tego wypływający z tych naszych dyskusji, to był przeważał po prostu pogląd, że udział całego zespołu projektantów już od początkowego etapu prac jest jak najbardziej wskazany, choć decyzja w tym zakresie każdorazowo należy do projektanta. W zależności od zakresu zamierzenia i stopnia skomplikowania projektowanego obiektu. Czy mam jeszcze dwie minutki? 2,5, dodaję jeszcze pół minuty. Świetnie. To jeszcze tutaj nie ujęte na tym slajdzie, ale chciałbym poruszyć taką kwestię, że zakres określony w rozporządzeniu na przykład projektu architektonicznego budowlanego, który jest taki dosyć okrojony w tej chwili, w przypadku projektów objętych na przykład ochroną konserwatorską jest niewystarczający do uzyskania pozwolenia na budowę, bo należy zrobić bardzo szczegółowy projekt dla konserwatora, łącznie z elementami instalacji, szczegółowe elewacje, często, nie wiem, detale stolarki okiennej i dopiero wtedy uzyskają pozwolenie na budowę. Więc to jakby w ogóle w rozporządzeniu nikt tego nie brał chyba pod uwagę i podobnie jest w przypadku na przykład konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów pożarowych, bo nie uzyskamy takiego odstępstwa, jeśli pokażemy po prostu projekt taki, gdzie będzie tylko układ funkcjonalny, nie będzie elementów wyposażenia też już technicznego tak naprawdę. No i w tej chwili my musimy przygotować bardzo szczegółowy projekt, a to wszystko przekłada się jeszcze na nasze rozliczenia oczywiście umowne z inwestorem, bo inwestor nam powie, proszę pana, ja zamówiłem projekt taki, żeby pan dostał pozwolenie, tutaj jest takie rozporządzenie, zgodnie z tym rozporządzeniem ten projekt to jest, tak wygląda i właściwie no to co pan tam więcej zrobi, to no to niech pan zrobi, ale ja panu niekoniecznie za to zapłacę. Ma mi pan tylko uzyskać pozwolenie na budowę.
To może tyle, no reszta to już może w dyskusji. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że ja to tak tutaj wymieniłem te obszary różne, natomiast wydaje mi się, że to zrobiliśmy bardziej pod kątem takim, żeby tutaj skierować to na ręce chyba Krajowej Rady i są wymagane chyba jakieś działania legislacyjne, żeby tutaj uporządkować pewne kwestie związane właśnie ze stykiem pomiędzy rozporządzeniem a prawem budowlanym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo, Łukaszu.